W wielu szkołach na całym świecie w ostatnich miesiącach odnotowano wzmożoną ilość pewnych szczególnych przypadków emocjonalnych, zaburzeń emocjonalnych, problemów. Otóż chodzi o problem wynikający z panicznego strachu. Z panicznego strachu przed zmianami klimatycznymi. Nie jest to wcale przesadzone. Nie jest to wcale jakaś moja fantazja. Po prostu statystyki pokazują, że w przeciągu ostatnich miesięcy, ostatniego pół roku, liczba takich przypadków wśród dzieci i młodzieży drastycznie wzrosła. Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że strach jest szalenie niebezpieczną bronią. Wszystkie szaleństwa tego świata rozpoczynają się od strachu, od wzbudzenia strachu przed czymś, przed kimś, przed czymś nieznanym, przed jakąś zagładą, która nadciąga. I te dzisiejsze przypadki są dokładnie takie same jak inne. Każdy reżim próbował coś takiego zrobić. Stąd w III Rzeszy wzięło się Hitlerjugend. To byli ludzie, którym wpojono głęboki strach przed jakimiś złymi ludźmi pewnej konkretnej rasy, którzy nieustannie spiskują i którzy sprawiają, że nie da się nic dobrego na tym świecie zrobić. I dzisiaj również próbuje się nam wpoić w serca taki strach. Strach, który doprowadzić może człowieka do zbrodni. Strach, który doprowadzi jednych do załamania, innych do przemocy. Bo strach zamienia człowieka w dzikie zwierzę. Jaki to ma związek z dzisiejszą mszą świętą? Ano bardzo ścisły ma to związek. Czytamy dzisiaj w księdze proroka Izajasza pewną zapowiedź mesjańską. Zapowiedź mesjańską, w której mamy wymienione dary Ducha Świętego. Stąd ten klasyczny podział darów Ducha Świętego się wziął. Z tego właśnie fragmentu księgi proroka Izajasza. I ci z was, którzy już przerabiali dary Ducha Świętego, być może zwrócili na to uwagę, że jest tam pewna dysproporcja, można by powiedzieć. Spośród tych 7 darów Ducha Świętego aż 4 dotyczą naszego rozumu. Aż 4 dotyczą intelektu, a tylko 3 dotyczą innych władz naszej duszy, czyli woli i niższych władz, władzy pożądawczej i władzy gniewliwej. Ogromna dysproporcja. Dzisiaj czytaliśmy duch mądrości i rozumu, duch rady i umiejętności. Te 4 dary odnoszą się do rozumu. One spoczną w sposób szczególny na Mesjaszu. I nie jest to przypadek. Najlepszą bronią przed takim strachem, przed panicznym strachem, przed tym zwierzęcym strachem, który również zmienia człowieka w zwierzę, jest po prostu prawda. I dla was, dla dzieci, dla młodzieży, przeważnie słowo prawda niewiele znaczy. To znaczy, wydaje się przeważnie człowiekowi, że prawda to jest coś takiego w miarę oczywistego, że wszyscy wiemy tak mniej więcej, jaka jest prawda. Przecież jako tako to widzimy, tutaj jako tako powiedzą nam w telewizji i w internecie, jaka ta prawda jest, no i przede wszystkim widzimy przecież na własne oczy. Otóż nie przez przypadek 4 spośród 7 darów Ducha Świętego dotyczą właśnie oświecenia, dotyczą tego, żebyśmy dojrzeli, jaka rzeczywistość faktycznie jest. I nie zawsze jest ona tak absolutnie oczywista. Dlatego tak ważne jest, żeby tą prawdę poznać. I oczywiście Mesjasz, jako Syn Boży, jako Słowo wcielone, On będzie znał tą prawdę w sposób wyjątkowy. I przychodzi oczywiście po to, aby nas oświecić. I dlatego też właśnie ten aspekt Pana Jezusa jest szczególnie nienawidzony przez ten świat. Ten świat, który chce człowieka zezwierzęcić. Gdy mówię świat, mam tutaj na myśli to, co w nim faktycznie jest od złego ducha, to, co w nim faktycznie człowieka do zguby doprowadzić pragnie. Dlatego też ten świat jest w stanie tolerować Pana Jezusa jako takiego łagodnego nauczyciela, który zachęca do
ewentualnie jakiejś miłości bliźniego, pojętej zupełnie inaczej niż on sam. Dlatego ten świat toleruje Pana Jezusa, gdy mówimy o nim jako o kimś, kto jest bliski i z kim mamy relacje. Dlatego ten nacisk ze strony tego świata będzie szedł na relacje w religii jakiejkolwiek, że to jest taka nasza osobista relacja i to w jakiś sposób nam pomaga. Ten świat taką wersję religii będzie jeszcze tolerował. Ale gdy Pan Jezus przyjdzie i powie, ja jestem drogą, prawdą i życiem i powie, że jest tak i tak i że musimy żyć w ten i w ten sposób i że jesteśmy skonstruowani w ten i w ten sposób, no to wtedy już temu światu się to zdecydowanie nie podoba i dlatego ten świat tak bardzo nie znosi tej nauki, tego, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazuje, tej prawdy po prostu. I dlatego ten świat nienawidzi tych świętych, którzy prawdę przedstawiają. Dlatego święty Tomasz z Akwinu nie jest popularny, bo w nim najbardziej widoczne, jego największym osiągnięciem jest właśnie prawda. Jest naświetlanie prawdy, systematyczne pokazywanie, jak to jest z człowiekiem, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy, dokąd zmierzamy i jak mamy tam zdążać. Dlatego on zupełnie dzisiaj nie jest lubianym świętym, a na przykład święty Franciszek z Asyżu jeszcze będzie tolerowany. Nie dlatego, że święty Franciszek z Asyżu jest w jakiś sposób gorszy, tylko po prostu dlatego, że jego da się jeszcze jako tako nagiąć, przekłamać i ukazać jako właśnie takiego świętego relacji, ale nie prawdy, nie intelektu. A ze świętym Tomaszem zrobić się tego już zupełnie nie da. My dzisiaj, słuchając tej lekcji z księgi proroka Izajasza, prośmy Ducha Świętego o te dary rozumu, umiejętności, rady, te dary, które oświecają nasz rozum, te dary, które sprawiają, że poznajemy prawdę. I przede wszystkim przesiąknijmy tą myślą, że tak, prawda nie jest oczywista. I naprawdę wystarczy spojrzeć trochę na ten świat, wystarczy, żeby dostrzec, że wystarczy zboczyć tylko odrobinkę od pojęcia, kim jest człowiek. Wystarczy zanegować to, że ma duszę nieśmiertelną. Wydawałoby się, że taki delikatny, nieuchwytny prawie, że aspekt człowieka, i już można z nim zrobić, co się chce. Jeśli społeczeństwo przestaje wierzyć w duszę nieśmiertelną, no to co to znaczy? To znaczy, że żyjemy tylko tutaj i teraz. Jeśli człowiek żyje tylko tutaj i teraz, no to dlaczego go nie hodować jak każde inne zwierzę? Dlaczego nie maksymalizować zysków kosztem dobra jednostki, skoro jesteśmy tylko i wyłącznie według tego świata właśnie takimi zwierzętami? I takie myśli to nie są fantazje, takie myśli nieustannie w historii ludzkości się pojawiają i wynikają właśnie z prostych, zasadniczych błędów na początku. A więc pamiętajmy, że te proste prawdy, katechetyczne prawdy, których uczymy się tutaj na przykład na lekcjach katechezy, najbardziej banalne, oczywiste prawdy, że one, jeśli o nich się zapomni, to doprowadzą prędzej czy później do zezwierzęcenia, do niewolnictwa, do strachu, który prowadzi do tych rzeczy, które przed chwilą wspomniałem. Prośmy dzisiaj Pana Jezusa o to oświecenie. I nie zapominajmy również o tym, że oprócz tych czterech darów intelektualnych, tych, które służą do tego, żeby rozpoznać prawdę, jest tam również ten dar męstwa. Ten dar, który służy do tego, żeby jak już rozpoznamy, co jest dobre, co jest właściwe, co jest prawdziwe, to żeby z mocą do tego dążyć. Jedno słowo jeszcze a propos zakończenia tej lekcji. Tam jest mowa o tym, że właśnie Mesjasz będzie sądził nie po tym, co widzą oczy. Nie będzie potępiał według tego, co słyszą uszy. Cóż to znaczy? To znaczy, że on nie będzie spoglądał tylko na to, co jest na zewnątrz, tylko właśnie będzie widział, jaka jest prawda. Będzie czytał ludzkie serca. I tutaj dostrzegamy tą wartość prawdy. Oczywiście Pan Bóg robi to doskonale. On rozpoznaje doskonale nasze motywy, wszystko, co się dzieje w naszej duszy. I my oczywiście naśladujmy Go na tyle, na ile to jest dla nas możliwe w tym sensie, że starajmy się patrzeć nie tylko po pozorach, ale właśnie zawsze szukać tej prawdy, zawsze
szukać tego poznania, jak się rzeczy naprawdę mają. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.